Mogłoby się wydawać, że cenzura to przeżytek, element czasów słusznie minionych i że takie sytuacje nie mają już miejsca we współczesnym, teoretycznie bardziej cywilizowanym świecie. Już dwukrotnie miałem okazję opowiedzieć na tym kanale o filmach, które zostały objęte cenzurą w okresie PRL-u, czyli tzw. pułkownikach. Mało kto jednak wie, że również po roku 89 zdarzyły się w Polsce sytuacje, kiedy emisja jakiegoś filmu została zablokowana i trafił on na półkę. Rekordzista przeleżał tam 15 lat. Albo 27, zależy kogo zapytacie. Mamy na tej liście też szwedzką produkcję, której emisję zablokował zakład pogrzebowy. W rolę cenzorów wcielali się również dyrektorzy telewizji polskiej. Na szczęście po 89 roku zdarzyło się to tylko czterokrotnie, choć ktoś mógłby powiedzieć, że aż czterokrotnie. Postanowiłem przyjrzeć się każdej z tych produkcji i opowiedzieć, skąd wziął się zakaz ich emisji. Uznałem, że najlepiej będzie zachować kolejność chronologiczną, dlatego musimy cofnąć się do roku 1997. Pierwszy punkt w biznesie to to, że powinniście mieć marzenie. I ja wierzę, że przyszliście tutaj dzisiaj z marzeniem. Pierwszy film na tej liście przeleżał na półce 15 lat, choć niektórzy pewnie powiedzieliby, że po 27 latach nadal tam jest. Produkcja, o której mowa, to Witajcie w życiu w reżyserii Henryka Dederki. Jest to powstały w 1997 roku film dokumentalny, który zgłębia kulisy działalności korporacji Amway. Jest to firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią z użyciem metody marketingu wielopoziomowego. W wyniku pozwów, jakie korporacja wytoczyła twórcom i producentom filmu, jego emisja została zablokowana. W 2012 roku w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie film dopuszczono do emisji pod warunkiem wycięcia z niego kilku fragmentów. Dederko nie zgodził się jednak na przemontowanie filmu, w związku z czym nadal nie można go nigdzie legalnie obejrzeć, choć jego kopie od lat krążą po internecie. My jeszcze tej kasy nie mamy, ale już się czujemy tak, jak powinniśmy się czuć. Już ten sukces jest zawiązany w naszej podświadomości. Tak trzeba postępować, takim trzeba być. Człowiekiem sukcesu, który już ma go zaprogramowany. Tym, co popchnęło reżysera do realizacji tego filmu, były jego znajome, które nawiązały współpracę z firmą Amway i próbowały namówić go, aby do nich dołączył, o czym wspomina w wywiadzie dla magazynu Obywatel z 2003 roku. Dwie były pracownice wytwórni filmów oświatowych. Osoby, które były producentkami, zapisały się do Amwaya. Przeszły one taką regresję intelektualną i duchową, że wydawało im się, iż w sprytny sposób unikają odpowiedzi na zasadnicze pytania. Postanowiłem zrozumieć, co się z nimi stało. Jedna prawniczka, druga ekonomistka i te osoby mówią mi o miliardach dolarów do zarobienia, będąc na granicy ubóstwa. Zaprosiły mnie do siebie i zastanowiłem się, co to za program edukacji ludzi sukcesu, który w trakcie kilku miesięcy zrobił z dwóch rozumnych dziewczyn kogoś na granicy patologii. To zapewne właśnie wtedy reżyser postanowił stworzyć dokument, który opowie o metodach werbowania i szkolenia nowych pracowników przez tę firmę. Firmie Amway zarzucano wówczas psychologiczne manipulacje. Pojawiły się nawet porównania do sekty religijnej i mniej więcej taki jest też wydźwięk filmu Dederki. Po jego pokazie w 1997 roku Amway wytoczyło twórcom kilka procesów sądowych. Padały w nich oskarżenia o podawanie nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych firmy i jej pracowników oraz o naruszenie praw autorskich, bo reżyser wykorzystał w swoim dokumencie fragmenty filmów edukacyjnych tworzonych dla pracowników firmy. To jest wasze ranne ćwiczenie. And you push it in his face. I momentalnie pchasz tą taśmę w jego twarz. They grab it. Oni łapią to. They never lose an eye, never. Oni nigdy nie chcą stracić oczu. Now... Na czas toczących się postępowań film dostał sądowy zakaz emisji, a ze względu na dość niespieszne działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, było to równoznaczne z wieloletnim trafieniem na półkę. Kopie filmu trafiły jednak do internetu, a znalezienie ich nie jest szczególnie trudne. Przypadek tej produkcji jest chyba najbardziej wyrazistym przykładem efektu Streisand w polskim kinie. Próba uciszenia reżysera i zablokowanie emisji jego filmu w sposób znaczący przyczyniły się do zwiększenia rozgłosu tej produkcji, a co za tym idzie, nagłośnienia całej tej sprawy. Nekrobiznes to jedyny na tej liście film zagraniczny, bo mimo że powstawał z udziałem telewizji polskiej, to na zamówienie BBC, a za jego produkcją stoją Szwedzi. Jest to dokument z 2008 roku, który bierze na warsztat aferę tzw. łowców skór. Media nazwały tak proceder, w który zamieszani byli pracownicy łódzkiego pogotowia.
zabijali oni przy pomocy pawulonu swoich pacjentów, a informacje o zgonach sprzedawali lokalnym zakładom pogrzebowym. Głównym bohaterem dokumentu jest właściciel jednego z takich zakładów, wieloletni łódzki radny, były prezes Widzewa Łódź, Witold Skrzydlewski. Zgodził on się na udział w filmie za 200 tysięcy euro, ale pod warunkiem, że od niego będzie zależała decyzja o dopuszczeniu go do dystrybucji w Polsce. Jak zapewne się domyślacie, nie wyraził na to zgody, a decyzję tę podjął jeszcze przed obejrzeniem filmu, podobno pod wpływem tego, jak został on przyjęty w Szwecji. I choć nigdy nie zostały mu przedstawione żadne zarzuty, a w powiązanych z tą sprawą procesach sądowych uczestniczył jako poszkodowany lub świadek, to nie wypada on w tej produkcji w zbyt pozytywnym świetle. I to nawet mimo tego, że na samym początku poznajemy go jako niedoszłą ofiarę morderstwa. Uzgodniono, że w dzielnicy Śródmieście, jak będę wychodził z urzędu, mają mnie rozwalić. Żeby jeszcze mnie po śmierci zdenerwować, bo by mnie moje zwłoki zabierała moja konkurencja. Sam Skrzydlewski twierdzi, że nie był świadomy, że film będzie opowiadał o łowcach skór. W rozmowach z mediami utrzymuje, że Szwedzi go oszukali, a on sam był przekonany, że produkcja będzie opowiadała o sukcesie prowadzonej przez niego sieci zakładów pogrzebowych. Dałem się zrobić Szwedom w konia. Film miał być o tym, jak się firma rozwija. Źle podpisałem z nimi umowę. Interesowała mnie kasa. Wynająłem się do filmu za 200 tysięcy euro. Nie wiedziałem, że ktoś mi zrobi taki kawał. Za żadne pieniądze ani za darmo nie zgodziłbym się na zagranie w filmie o łowcach skór. Czy ja wyglądam na szaleńca? Podobnie jak w przypadku Witajcie w życiu, filmu nie można zobaczyć przy użyciu legalnych źródeł, choć jest on dość łatwy do znalezienia w internecie. Jeśli chodzi o samego Skrzydleckiego, to do płacenia za informacje dotyczące zgonów przyznał się lata wcześniej, na długo przed realizacją filmu, w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Zresztą to, że ten proceder w ogóle ujrzał światło dzienne, wiele osób przypisuje właśnie Skrzydlewskiemu. Pierwotnie twierdził, że wycofał się z tego, gdy kwoty zaczęły się robić podejrzanie wysokie. Jednak po publikacji artykułu zaczął zaprzeczać, że kiedykolwiek w ogóle płacił za informacje o zgonach, twierdząc, że wiedział o całej sprawie z mediów i branżowych plotek. Biznesmen nigdy nie był przesłuchiwany w charakterze oskarżonego, a w zeszłym roku został odznaczony medalem z okazji 600-lecia miasta Łodzi. Żyjemy w kraju, w którym ogromna ilość mediów i ośrodków opiniotwórczych jest związana z jednym obozem. Kolejną produkcją w tym zestawieniu jest cykl trzech reportaży autorstwa Pawła Nowackiego, zrealizowany około 2009 roku. Opowiadał on o ówczesnych polskich mediach i ich kulisach, skupiając się na rozwoju kariery najbardziej wpływowych osób z polskiego środowiska medialnego, w tym ówczesnych i byłych prezesów TVP oraz właścicieli telewizji prywatnych takich jak Polsat i TVN. Jak wspomina sam reżyser, Paweł Nowacki, pierwotnie w planach było utworzenie dokumentu o historii III Rzeczpospolitej. W trakcie prac uznano jednak, że historia mediów III RP zasługuje na więcej niż jedynie krótką wzmiankę. W filmie wypowiadają się takie postacie jak choćby Rafał Ziemkiewicz czy Piotr Semka. Reportaże miały na celu m.in. ujawnienie dawnych powiązań niektórych dziennikarzy ze służbami komunistycznej bezpieki. Krytykowały one też nierzetelność polskich mediów, kierujących się określonymi sympatiami politycznymi. Poruszały również temat przejmowania polskiej prasy przez niemieckie konglomeraty medialne i krytyki wobec Kościoła katolickiego w polskich mediach. Ja żadnego zagrożenia nie widzę. Nie byłem żadnym agentem żadnych służb specjalnych. Decyzją ówczesnego prezesa TVP1, Wojciecha Hoflika, podtrzymywaną również przez kolejnych, emisja dokumentu została zablokowana. Jednym z zarzutów, jakie miał on wobec filmu, był brak wypowiedzi drugiej strony, jak choćby dziennikarzy Gazety Wyborczej odnoszących się do padających w tym filmie oskarżeń. Uznał on tę produkcję za niekompletną i deklarował, że wyrazi zgodę na emisję, jeśli reżyser uzupełni te braki. Nowacki się nie zgodził, dlatego też jego dokument trafił na półkę. W telewizji pojawił się po raz pierwszy dopiero w 2016 roku, już za prezesury Jacka Kurskiego. Zastąpił on wówczas w ramówce program prowadzony przez Tomasza Lisa. W trakcie kilkuletniego pobytu na półce można było zobaczyć go przy okazji projekcji organizowanych przez dziennikarzy Gazety Polskiej. W pewnym momencie trafił on także do internetu, podobnie jak pierwsze dwie produkcje, o których wspomniałem w ramach tego zestawienia. Ostatni film na tej liście to w zasadzie nie do końca film, a spektakl teatru telewizji. Jest to w sumie dość świeża sprawa, bo produkcja ta została dopuszczona do emisji dopiero nieco ponad rok temu, mimo że pierwotnie jej premiera planowana była na kwiecień 2017 roku. Trafiła nawet do ramówki, z której została usunięta przez byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego. Biały Dmuchawiec opowiada o dwójce studentów szkoły filmowej, którzy przyjeżdżają do niewielkiej wsi w górach, by zbadać tajemniczą sprawę morderstwa. Jaki był powód trafienia tej produkcji na półkę? Po obejrzeniu tego spektaklu stwierdziłem, że w zasadzie to nie wiem. Jest to dość surrealistyczna produkcja, ale najbardziej obrazoburczą rzeczą, jaką w niej zobaczyłem, była kradzież posążków z kościelnej stajenki, a zablokowanie emisji tej produkcji z takiego powodu byłoby zwyczajnie absurdalne. Sprawa wyjaśniła się jednak po głębszym researchu. Problemem nie była treść spektaklu, a udział w nim jednej z aktorek, a konkretnie Julii Wyszyńskiej. Jaka jest tajemnica mieszkańców Białego Dmuchawca? Tego wszystkiego dowiecie się już.
za 30 minut. Ktoś mógłby jednak zapytać, dlaczego prezes TVP miałby blokować spektakl ze względu na pojedynczą aktorkę. Odpowiedź jest prosta. Klątwa. I nie chodzi mi o to, że na aktorce ciążyła klątwa, czy że rzuciła ona klątwę na Jacka Kurskiego i to była jego zemsta. Chodzi o kontrowersyjną sztukę, która w lutym 2017 roku trafiła na deski Teatru Powszechnego w Warszawie, w której występowała m.in. Wyszyńska. Przedstawione tam sceny ścinania krzyża piłą mechaniczną, czy znieważania figury Jana Pawła II wywołały masowe protesty. Domagano się nawet ściągnięcia sztuki z afisza, a jedną z reperkusji całej tej sytuacji było zablokowanie emisji Białego Dmuchawca. Jacek Kurski komentował swoją decyzję w następujący sposób. Decyzja o zdjęciu spektaklu, gdzie pani Julia Wyszyńska grała główną rolę, była dla mnie bardzo bolesna, ale jeżeli komuś myli się telewizja publiczna z domem publicznym, to jako prezes TVP muszę go z tego błędu wyprowadzić. W dodatku kwiecień to miesiąc papieski. Prezes TVP uznał, że wyemitowanie spektaklu byłoby opowiedzeniem się po stronie aktorki. Jako alternatywę zaproponował ponowne stworzenie spektaklu z inną aktorką w roli głównej. Zadeklarował, że w takiej sytuacji bez problemu zostanie on dopuszczony do emisji, stwierdzając, że dzieło pozostałych aktorów nie może zostać zmarnowane. Jeśli natomiast chodzi o samą Wyszyńską, to nie były jedyne konsekwencje, z jakimi się wówczas spotkała. Poza zdjęciem z ramówki spektaklu z jej udziałem została też usunięta z obsady serialu Na dobre i na złe. Mimo, że w naszym kraju nie funkcjonują odgórne instytucje odpowiedzialne za cenzurę, jak widać takie przypadki wciąż jeszcze mają miejsce. I mimo, że to sytuacje jednostkowe, tworzą one pewien niebezpieczny precedens, który może się w przyszłości powtórzyć. Na szczęście mamy internet, który umożliwia nam dostęp do takich treści, nawet jeśli komuś bardzo zależy na tym, abyśmy ich nie oglądali. Mamy pod tym względem znacznie łatwiej niż nasi rodzice i dziadkowie mieli za komuny, kiedy musieli naprawdę sporo ryzykować, chcąc obejrzeć produkcje, które trafiły na półkę. Niezależnie od tego, do której strony sporu politycznego jest nam bliżej, wszyscy możemy zgodzić się z tym, że cenzura nie powinna mieć miejsca w żadnej postaci. Na szczęście w porównaniu z okresem komuny niemal się to już nie zdarza. Jednak życzę zarówno sobie, jak i wam, żeby do takich sytuacji nie doszło już nigdy więcej.